Znajdujemy się w Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu. Miejsce takie jak to przypominają nam o wojnie. Nasze pokolenie, pokolenie wychowane w poczuciu bezpieczeństwa, pokolenie wychowane we względnym dostatku, nie zna wojny. Pamiętają tylko z opowieści dziadków, z lekcji historii, a niektórzy z nas kojarzą ją tylko i wyłącznie z filmowymi produkcjami. Niespokojne otargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Ale czas nie stoi w miejscu. Wojny toczą się bezustannie od końca II wojny światowej. Jednak w obecnej sytuacji, gdy Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, wojna zaczyna pukać do naszych bram, do bram Europy. Czy my, jako Polacy, jesteśmy gotowi do obrony własnych granic? Czy nasze państwo jest w stanie obronić Polaków? To jest temat dzisiejszego programu. Aby w pełni zrozumieć wydarzenia, które miały miejsce ostatnio na pograniczu turecko-syryjskim, musimy cofnąć się odrobinę do nieodległej historii. Tak wyglądała geopolityczna mapa wpływów około roku 1980. Jak widać, mieliśmy do czynienia ze światem dwubiegunowym, w którym skonfliktowane ze sobą supermocarstwa trzymały się wzajemnie w szachu. Mapa nie oddaje jednak pełni sytuacji. Na skutek wyścigu zbrojeń centralnie sterowana gospodarka bloku wschodniego ujawniła swoją nieskuteczność. Rozpoczął się proces, który w ciągu dekady doprowadził do globalnej zmiany stosunku sił. Tak wygląda świat w latach 90. Związek Radziecki upadł, a rosyjska strefa wpływów uległa gwałtownemu ograniczeniu. Natomiast ta mapa to stan obecny. Jak widać, następuje dalsze cofanie się Rosji. Od roku 2014 na tej mapie pojawiły się dwa punkty zapalne. Pierwszy z nich to Ukraina, gdzie w zeszłym roku doszło do banderowskiej rewolty. Drugi to Syria, gdzie trwa walka legalnych władz z wszelkiej maści bojówkarzami i terrorystami. Pomimo różnic, oba te konflikty łączy to samo. Inspiratorem i sponsorem byli dokładnie ci sami ludzie. Oba konflikty wywołali dokładnie w tym samym celu. Syria miała stać się kolejną ofiarą tzw. arabskiej wiosny. Rewolty, która skutecznie zdestabilizowała Libię i Tunezję, a częściowo także Egipt. W tej sytuacji legalne władze Syrii pod kierownictwem al-Asada zwracają się o pomoc do Rosji, swojego tradycyjnego sojusznika. Rosjanie przybyli zatem do Syrii bronić Syrię, ale i świat przed radykałami, przed terrorystami z tzw. państwa islamskiego. Ale powiedzmy sobie szczerze, Rosja realizowała w ten sposób swój dobrze rozumiany interes. Prezydent Putin swoimi działaniami pokazał, że można ten konflikt było zakończyć wcześniej, gdyby Amerykanie rozpoczęli zdecydowane działania, zaczęli zdecydowanie walczyć z terroryzmem, z państwem islamskim, nie byłoby takich scen w Europie. Wróćmy jednak do tematu. Zestrzelenie rosyjskiego samolotu to poważny precedens. Precedens, z którym dotąd nie mieliśmy do czynienia. Niewątpliwie doprowadzi to do poważnej eskalacji napięcia w stosunkach międzynarodowych. Możliwych jest kilka scenariuszy. Pierwszy mówi o tym, że prezydent Putin nie rozpocznie globalnego konfliktu i cała sprawa rozejdzie się po kościach. Również możliwy jest inny scenariusz, gdy zostanie zestrzelony turecki samolot i wtedy piłka będzie po stronie NATO. Ale dla przykładu możliwy jest też znacznie gorszy scenariusz, mówiący o tym, że Rosjanie rozpoczną finansowanie kurdyjskich organizacji na terenie Turcji. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z zabawą zapałkami na beczce prochu. W takiej sytuacji od nawet drobnego incydentu militarnego do poważnego, międzynarodowego czy wręcz globalnego konfliktu jest bardzo, ale to bardzo blisko. Tak więc, czy grozi nam trzecia wojna światowa? Na pewno jesteśmy jej bliżsi
niż kiedykolwiek po 1989 roku. W tej sytuacji nasuwa się pytanie, jak powinna zachować się Polska? Polska nie może kierować się sentymentami i resentymentami. Polska nie może kierować się mesjanizmem i doktrynerstwem. Jedynym wyznacznikiem naszego działania jest nasz interes, nasza racja stanu. I w dobrze pojętym interesie Polski jest to, abyśmy stali z dala od obydwu tych konfliktów. Jako członkowie NATO, blisko graniczący z Rosją, powinniśmy głęboko zastanowić się nad tym, jak powinniśmy się zachować. Wysyłanie polskich obywateli w ramach mięsa armatniego nie jest aktem bohaterstwa. Obce wojny nie są nam do niczego potrzebne. Oby pamiętali także o tym ludzie odpowiedzialni za polską politykę zagraniczną. Oby nienawiść do Rosji nie okazała się dla nich ważniejsza niż dobro Polski. W III wojnie światowej nie będzie ważne, kto wygra. Będzie ważne, kto przetrwa, czego sobie i Państwu życzę. Komisja Europejskiego Sojuza za sprawą pani Elżbiety Bieńkowskiej, naszej ulubienicy, postanowiła odebrać broń obywatelom Unii Europejskiej. Oczywiście nie mamy informacji, czy islamscy terroryści należą do klubów strzeleckich, czy mają zezwolenie na broń, czy kupują tą broń legalnie. Może pani towarzyszka komisarz ma taką wiedzę. Ja mam jednak przeświadczenie, że przestępcy co do zasady nie kupują broni w sklepie. Tymczasem pan Mariusz Max Kolonko wyszedł z bardzo cenną inicjatywą. Popieramy i zgadzamy się z nią w całej rozciągłości. Oddajmy głos panu Kolonko. W imieniu ludzi, którzy mówią jak jest, rozpoczynam akcję zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Andrzeja Dudy, aby rozpisać referendum konstytucyjne o przywrócenie prawa do posiadania broni w Polsce. Polacy powinni mieć to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Polacy powinni mieć prawo do obrony. To jest niezbywalne prawo każdego obywatela do obrony swojego życia. Zwłaszcza w obliczu zagrożeń, które w tej chwili mamy. Jeżeli uważasz podobnie, złóż podpis pod tą petycją. Warto jednak pamiętać, że nawet teraz możemy kupić legalnie broń palną. Na przykład rewolwer czarnoprochowy, taki jak ten. Korzystajmy więc z tej resztki wolności, póki nam została. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia. Pa! Szkoła Strzelnica. Kościół, szkoła, szczelnica.